Bordacze, witajcie w kolejnym odcinku. Ja jestem Bildraz, witajcie na moim kanale. Poznajecie to miejsce? Mam nadzieję, że tak. To miejsce na pewno poznają osoby, które od początku śledzą historię mojego kanału na YouTube, bowiem pierwszy film, jaki opublikowałem na kanale, był nagrywany właśnie w tym lasku i był to film, recenzja szczotek od stylowego brodacza. Dzisiaj nie będzie inaczej, ponieważ stylowy brodacz powiększył swoją rodzinę szczotek i grzebieni o kartacz do brody w wersji turystycznej i grzebień do brody i włosów. Zapraszam do recenzji. Zaczniemy od kartacza. Kartacz jest wykonany w pełni z drewna bukowego. Jest to drewno bardzo twarde, dodatkowo impregnowane, także spokojnie można ten kartacz myć pod wodą. Taki kartacz powinien posłużyć nam bardzo długo, nie jest to rzecz, którą kupujemy na miesiąc, dwa czy trzy, tylko na przykład na nawet kilka lat. Także ten kartacz, tak jak mówię, wykonany z twardego drewna bukowego, z taką grubą, jak widzicie, rączką, rękojeścią. Włosie oczywiście jest wykonane z dzika, nie mogło być inaczej, i wydaje mi się, że jest to najgrubiej i najgęściej nabijana szczotka na rynku. Chyba więcej włosia w szczotce nie znajdziecie. Do kartacza dołączona jest taka malutka karteczka, na której mamy napisane Made in Poland, wysokiej jakości szczotka do brody z drewna bukowego i naturalnego włosia, czyli to, o czym przed chwilą powiedziałem. Tu dodatkowo jeszcze na samej górze mamy taki ładny frez, logo stylowego brodacza oraz podpis stylowy brodacz. Powiem szczerze, że nie jest to najmniejsza szczotka, z jaką się spotkałem na rynku, aczkolwiek faktycznie jest to szczotka kompaktowa w wersji turystycznej. Ja wożę ją ze sobą w samochodzie, akurat idealnie pasuje mi do przegródki pomiędzy drążkiem skrzyni biegów a, że tak powiem, resztą tego panelu. Dodatkowo, jeśli jesteście ludźmi zabieganymi, często jesteście w podróży, nie macie czasu, że tak powiem, pakować kosmetyczki, myśleć, czy to się zmieści, czy tamto się zmieści, to zdecydowanie taką szczoteczkę możecie sobie zakupić i wozić ją ze sobą. Tak jak mówiłem, jest ona bardzo kompaktowa, zmieści się w każdej kieszeni, w każdym plecaku, w każdej torbie, możecie ją wozić w aucie, tak jak ja. Szczotka jest bardzo solidna, dobrze leży w dłoni, idealnie wyczesuje brodę. Gęstość tego włosia jest po prostu tak niesamowita, że broda jest wyczesana idealnie. Włosy są proste, nie kręcą się. Powiem szczerze, że jestem wielkim fanem tej szczotki. Dodatkowo, poprzez tą powierzchnię bardzo gęstą, tak naprawdę nie odczuwamy jakiegoś takiego kłucia, drapania. Często przy szczotkach, szczególnie przy pierwszym kontakcie skóry ze szczotką, może być tak, że skóra będzie podrażniona, ponieważ skóra nie jest przyzwyczajona do włosia. Włosie jest zazwyczaj twarde w szczotkach. Tutaj to włosie jest dosyć takie, bym powiedział, przez tą właśnie powierzchnię, dosyć miękkie. Ono nie wydaje się w ogóle twarde, także jak rozczesujemy brodę tą szczotką, to powiem szczerze, że czujemy nawet taką przyjemną delikatność i miękkość. Także myślę, że również komfort używania tej szczotki jest większy niż w przypadku normalnego kartacza. Dodatkowo, jeśli chodzi o takie walory, że tak powiem, zapachowe, szczotka bardzo fajnie pachnie drewnem i takim zwierzem. Także naprawdę fajna, męska rzecz. Uważam, że każdy powinien taki kartacz posiadać w swojej kolekcji. Zdecydowanie polecam kartacz. Kupicie za bagatela 59 zł, nie wydaje mi się, żeby to było dużo. Są na rynku kartacze w podobnych cenach, które są o wiele gorsze, a tu macie naprawdę dobrą jakość, solidne wykonanie, gwarantujące długotrwałość i długą żywotność tego produktu po prostu. Także ja zdecydowanie polecam.
przejdźmy w takim razie do omówienia tego wyjątkowego grzebienia do brody i włosów. Teraz coś dla fanów grzebieni do brody. Powiem szczerze, że byłem niesamowicie zaskoczony, jak otworzyłem paczkę, w środku znalazł się ten grzebień, ponieważ pierwsze, co rzuca się, może nie w oczy, ale w nozdrza, to zapach tego grzebienia. Grzebień po prostu pachnie. Jest to grzebień wykonany z drzewa sandałowego, właściwie z sandałowca zielonego. Jest to drzewo egzotyczne, które spotkać zazwyczaj można w Indiach. Z tego właśnie drzewa jest wykonany ten grzebień i nosi on ze sobą taki naturalny zapach tego właśnie sandałowca. Jest to po prostu niesamowite, że grzebień może tak pachnieć. Mógłbym go wąchać i wąchać. Naprawdę jest to świetna sprawa, taki dodatkowy detal. Grzebień jest również impregnowany, on jest tutaj tak zrobiony na gładko. Jest bardzo gładki, przyjemny w dotyku, także spokojnie możecie również po jakimś czasie go umyć. Nie ma z tym najmniejszego problemu. Grzebień jest w formie takiego, powiedziałbym, łuku. Jest nieco zaokrąglony. Tutaj, jak widzicie, ma takie ładne wypustki, jakby to powiedzieć. Chodzi o to, żeby lepiej leżał w dłoni podczas czesania. On idealnie się dopasowuje po prostu do palców, do dłoni. Naprawdę świetny. Co jeszcze tutaj ciekawego? Tutaj oczywiście z przodu mamy frez, jak w przypadku innych produktów stylowego brodacza, czyli stylowy brodacz, marka prawdziwego mężczyzny, siekierki. Bardzo ładny, stylowy grzebień. Tutaj taka informacja. Grzebień, który zobaczycie na stronie internetowej, jest taki bardziej, by powiedział, brązowy. Mój jest taki nieco bardziej zielony. Chodzi o to, że po jakimś czasie grzebień może zmieniać swój kolor. Jest to naturalne i nie wpływa, że tak powiem, na żywotność tego grzebienia czy jego funkcjonalność. To jest po prostu taka naturalna kwestia. Także nie dość, że pachnie, to jeszcze zmienia kolor jak kameleon. Bardzo fajny grzebień. Zdecydowanie polecam go do brody. Idealnie rozczesuje brodę. Do włosów też się nada, chociaż ja generalnie używam go do brody. Taki grzebień kupicie u stylowego brodacza za 65 zł. No nie jest to najtaniej, jeśli chodzi o grzebień, ale jest to naprawdę solidna robota, bardzo dobre wykonanie, bardzo precyzyjne, naprawdę wysoka jakość materiałów, także zdecydowanie polecam, jest to produkt na lata. No dobrze, podsumowując w takim razie te dwa akcesoria do brody. Stylowy brodacz jest na rynku już od dłuższego czasu. Wyrobił sobie pewną markę. Ja myślę, że jest to bardzo dobra firma produkująca naprawdę solidne szczotki do brody i grzebienie. Pamiętam, że pierwszy raz ze szczotkami spotkałem się właśnie a propos pierwszej recenzji. Ona została opublikowana rok temu w listopadzie, dokładnie chyba pierwszego. Ja do tej pory mam te szczotki, używam ich, myję i nic się z nimi nie dzieje. Naprawdę bardzo solidne produkty, wykonane z wysokiej jakości drewna. Tutaj sandałowiec zielony, tutaj drewno bukowe, bardzo twarde, wytrzymałe, dodatkowo oczywiście impregnowane, także spokojnie można myć. Świetnie pachną, szczególnie ten grzebień. Takie dodatkowe doznania podczas rozczesywania brody. Ceny uważam, że są bardzo przystępne, jak na tego typu produkty, które starczą nam na, tak naprawdę na kilka dobrych lat, jeśli będziemy o nie dbać. I co? Idealnie rozczesują brodę. Powiem szczerze, że chyba nie spotkałem się z lepszymi szczotkami do brody czy grzebieniami. Naprawdę wysoka jakość, świetne wykonanie, precyzyjne, solidne. Co? Polecam! Oczywiście zapraszam Was do odwiedzenia stylowego brodacza, jego sklepu stylowybrodacz.pl. Tam znajdziecie te szczotki.
Znajdziecie również inne grzebienie, bo to jest akurat jeden chyba z trzech, które niedawno się pojawiły, także do wyboru, do koloru. Zostawię Wam oczywiście na dole linki pod filmem bezpośrednio do tych produktów, jeśli chcielibyście się w nie zaopatrzyć. Ja zdecydowanie polecam, że tak powiem, Beard Rust Approves. I co? To wszystko. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Mam nadzieję, że sprawdzicie sobie te produkty, bo są naprawdę fajne. Z mojej strony to wszystko. Widzimy się w następnym odcinku. Nie zapomnijcie dać łapek w górę, subskrybować kanału albo tu i obejrzeć innych filmów w wolnym czasie, jeśli chcecie. Także pozdrawiam, zapraszam do stylowego brodacza i widzimy się w następnym odcinku. Pozdrawiam z lasu. Trzymajcie się, cześć!